Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się jakby dalszą częścią Cesarstwa Bizantyjskiego. W poprzednim spotkaniu zajmowaliśmy się takim wprowadzeniem, początkiem do Cesarstwa Bizantyjskiego. Mówiliśmy sobie, proszę Państwa, o tym, jak doszło właściwie do utworzenia Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, bo tak naprawdę właściwie trzeba by je nazywać Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim. Zwracałem Państwu uwagę na kwestię różnic w pozycji ekonomicznej, pozycji politycznej, części wschodniej, części zachodniej. Dlaczego ta część wschodnia była lepiej rozwinięta, mniej zniszczona. Dlaczego też, zwracałem także Państwu uwagę na politykę cesarzy, pierwszych cesarzy bizantyjskich okresu wielkiej wędrówki ludów, okresu kryzysów i wielkich najazdów. Proszę Państwa, staliśmy na cesarzu, którego musimy znać, tak naprawdę to jego najbardziej, cesarzu Justynianie Wielkim oraz jego żonie Teodorze. Zwrócę Państwu uwagę, przypomnę, że w roku 527 naszej ery Justyn, czyli wuj Justyniana, mianuje, będący już w swoim wieku, mianuje Justyniana swoim współcesarzem, współrządcą, a kilka miesięcy później, w sierpniu 527 roku, Justynian po śmierci Justyna przejmuje pełną władzę w państwie. Zwracałem także Wam uwagę na to, że Justynian i jego żona, cesarzowa Teodora, no mieli, delikatnie mówiąc, nie najlepszą opinię na początku swojego panowania. Ta opinia, przypomnę, pochodziła stąd, że no, znani byli, zwłaszcza Teodora, ze swojego doświadczenia życiowego, swojego wcześniejszego zawodu, nie cieszącego się wielką estymą w społeczeństwie rzymskim. Czy to wschodnio-rzymskim, czy też zachodnim rzymskim, niewiele to się zmieniło. Powiedziałem Państwu także, że celem Justyniana będzie odbudowa Imperium Rzymskiego, renovarum Imperium Romanum. Aby odbudować to imperium w granicach przynajmniej całego Morza Śródziemnego, Justynian, jak Państwo na pewno wiecie i mam nadzieję, potrzebował potężnej ilości pieniędzy. Stąd jego początek jego rządów to polityka fiskalizmu, podnoszenia podatków. Jak już Państwo wiecie, ta polityka doprowadza do kryzysu i wybuchu tak zwanego powstania Nika, czyli czasami mówi się powstania kibiców. Wiecie już też Państwo, że to powstanie Nika zostało krwawo stłumione, ponad 30 tysięcy osób zginęło. W związku z czym początek rządów Justyniana to jest krwawa łaźnia. Krwawa łaźnia i krwawe rozwiązanie buntów społecznych, przeciwników politycznych. Zlikwidował tych przeciwników politycznych, zamordował większość liderów przeciwników politycznych i tu po raz pierwszy pojawia się tak bardzo mocno na kartach historii trzecia właściwie postać, którą Państwo musicie znać, generał Belisariusz oraz generał Narses, ale zwłaszcza Belisariusz. Belisariusz był prawą ręką wojskowości w armii Justyniana i to właśnie Belisariusz odpowiadał za przywrócenie tak zwanego ładu społecznego w Konstantynopolu, inaczej za pacyfikację buntowników. Po stłumieniu buntu, po uspokojeniu sytuacji i przejęciu pełnych rządów, pełnej kontroli nad Konstantynopolem, Justynian może przejść do kolejnego etapu swoich rządów, czyli do tej odbudowy imperium, do renovarum imperium romanum, czyli renowacji imperium rzymskiego, renowacji cesarstwa, jego potęgi. No tu, proszę Państwa, nie dało się uniknąć wojen. W związku z tym mówimy tutaj o wojnach Justyniana Wielkiego.
No i dla przykładu, nie będziemy wymieniać wszystkich wojen, oczywiście Justyniana, ale tylko i wyłącznie dla przykładu. Ja Państwu wrzuciłem poprzednio mapę z rządami Justyniana. No i proszę Państwa, na tej mapie my możemy zauważyć, gdzie tak naprawdę były te wojny, gdzie były te podboje Justyniana Wielkiego. No zwracam Państwu uwagę, że jest to przede wszystkim próba zdobycia jak największej ilości terytorium, no w tej części zachodniej oczywiście, tak? Mówimy o odbudowie, próbie odbudowy panowania nad częścią zachodnią. No to w takim razie, proszę Państwa, będziemy mieć wojny w Italii, będziemy mieć próbę odboju Italii. No i jak Państwo widzicie, mamy tutaj wyprawy generała Belisariusza właśnie i chociażby 534 rok naszej ery, pokonanie państwa Ostrogotów, a właściwie dobicie pozostałości czy części państwa Ostrogotów w Italii. Będziemy mieć także oczywiście wyprawy do Afryki Północnej, tak? Chociażby mamy też odbicie wysp Korsyki, Sardynii, Sycylii, tak? Zdobycie ponowne Ilirii, no na tym Justynianowi bardzo zależało, bo on stamtąd pochodził, czy też w Hiszpanii, części południowej Hiszpanii. To są udane podboje Justyniana, udane podboje, czyli podbój Italii, podbój Ilirii, Korsyki, Sardynii, Sycylii, Afryki Północnej i części Hiszpanii. To są te zwycięskie kampanie za czasów Justyniana Wielkiego. Proszę Państwa, sam Justynian w kampaniach nie brał udziału bezpośredniego, w tym sensie, że to nie on dowodził w bitwach. W tych bitwach dowodzili jego wodzowie, jego generałowie. No i tak dla przykładu tylko i wyłącznie wojnę z Ostrogotami prowadził głównie Belisariusz, wojnę z Wandalami w Afryce Północnej prowadzili zarówno Belisariusz, jak i Narses. Jest to ta dwójka, czy tą dwójkę trzeba znać. Najczęściej w testach maturalnych, od razu powiem, pojawia się tylko i wyłącznie generał Belisariusz. I tą postać proszę zapamiętać jako głównodowodzącego armią Justyniana Wielkiego, tego, który odbudowuje potęgę Rzymu, czyli Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie przejmuje ponownie znaczną część Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Proszę Państwa, wszystkie te podboje, które dokonuje Justynian, a właściwie w imieniu Justyniana jego generałowie, są to podboje, które Justynianowi udało się utrzymać do końca swojego panowania, a nawet jego następca, Justyn II, też utrzymał te tereny. I te tereny udało się utrzymać Cesarstwu Bizantyjskiemu aż do, proszę Państwa, generalnie, aż do podbojów arabskich. Chociaż w Hiszpanii Wizygoci wyparli Bizantyjczyków troszkę wcześniej. W związku z czym nie były to podboje na tyle trwałe, żebyśmy mogli powiedzieć, że Justynianowi udało się na stałe odbudować potęgę Rzymu. No to było na krótki, dosłownie okres. Czyli od połowy mniej więcej VI wieku, tak, do głównych podbojów arabskich po 730 roku. Część tych terenów Bizantyjczycy tracą stopniowo, ostatnie z tych uzyskanych terenów tracą po 732 roku. Ale na blisko ponad 100 lat, znaczna część terenów z byłego cesarstwa zachodnio-rzymskiego została odzyskana. No dlaczego znaczna, mówię, a nie całość? No bo proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się tej mapie, no to zauważymy bardzo wyraźnie, że w Hiszpanii mamy Królestwo Wizygotów, którego nie udało się pokonać w pełni i zająć terytoriów, tak, Justynianowi. Na terenie Galii, głównej części Galii, mamy państwo Franków, Królestwo Franków,
Tam także Justynian nie zdobywa terenów, czy, no, już nie mówiąc o tym, że to oczywiście nie dociera do Brytanii. Czyli gdybyśmy mieli porównać to państwo Justyniana po podbojach jego generałów do Cesarstwa Rzymskiego u szczytu potęgi, to powiemy, że część wschodnia to jest mniej więcej to samo. Tak? Część wschodnia to jest mniej więcej to samo. Ale część zachodnia, no to proszę zwrócić uwagę, im dalej na zachód, tym gorzej. Czyli Italia cała, tak? Była Kartagina, Afryka Północna cała, południowa Hiszpania owszem, wyspy owszem, ale już tu dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii części dzisiejszej Francji, Belgii czy Anglii, tego się nie udało, tak? W związku z czym możemy powiedzieć, że częściowo, no bo to tak pół na pół, moglibyśmy powiedzieć, tak? Pół odzyskano, pół nie odzyskano, tak? Więc udaje się, mówimy, że osiągnięciem Justyniana Wielkiego i jego generałów jest częściowa odbudowa granic Imperium Rzymskiego. Zaznaczam, częściowa. Jeszcze raz powtórzę, udaje się zdobyć, odbić Italię, udaje się zdobyć Afrykę Północną, udaje się zdobyć Sardynię, Korsykę, Sycylię i część Hiszpanii. Największy rozrost terytorialny państwa Justyniana to jest mniej więcej około roku 550. Ma wtedy najwięcej terytorium pod swoim panowaniem. W związku z czym, jeżeli mówimy o jego polityce militarnej, czy chciał się bawić w uzdrawianie obyczajów moralności Rzymu jak Oktawian. Będzie za chwilę o tym. Tak, częściowo. I proszę Państwa, jeżeli mówimy o jego sukcesach militarnych, to jeszcze raz podkreślę, częściowa odbudowa granic imperium, tak? Częściowa, no bo powiedziałem, bez znacznej większości Hiszpanii, bez Galii i bez Brytanii, tak? Ale ten basen Morza Śródziemnego, Justynian nawet był na tyle bezczelny, że zaczął ponownie używać określenia Mare Nostrum, czyli nasze wewnętrzne morze, a przecież wiemy, że nie kontrolując Galii, nie kontrolując całej Hiszpanii, to oczywiście nieprawda. Ale no, takich jak najbardziej się, proszę Państwa, używał określeń. Więc jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia militarnego Państwo macie znać dwa wydarzenia. Pierwsze, krwawe stłumienie powstania Nika, tak? W 532 roku naszej ery oraz podbój znacznej części byłych terenów Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. I jeszcze raz podkreślam imię najważniejszego generała, generała Belizariusza. Mówimy, że Belizariusz był prawą ręką Justyniana i Teodory. No dobrze, proszę Państwa. To jeśli chodzi o terytorium, tak? No to teraz przejdźmy do zakresu jego władzy. No i tu, proszę Państwa, potrzebna nam będzie ikonografia, potrzebne nam będą mozaiki. Ja Państwu, podobnie jak przy tej mapie, takie mozaiki też rzucałem, więc postaramy się z tej mozaiki wyciągnąć jak najwięcej. Proszę Państwa, oficjalny tytuł Justyniana to autokrator. Autokrator, kratos, władza, auto, ja, tak? Autokrator, czyli rządy jednoosobowe. Ja jednoosobowo sprawuję władzę. Teoretycznie, proszę Państwa, jest to jakaś forma odmiany dominatu, tak? Czyli pełna władza cesarska. No to teraz, proszę Państwa, jak wyobrażał sobie i jak widział tą władzę cesarską Justynian. No to, proszę Państwa, nie ma wyjścia, czas najwyższy, że się tak wyrażę, pójść do ikonografii. Co tu dużo gadać. Proszę Państwa, potrzebna nam będzie ikonografia przedstawiająca, tam właśnie mozaika,
przedstawiająca Justyniana, właściwie dwór Justyniana. Ja mam nadzieję, że każdy z Państwa w trochę lepszej jakości to gdzieś tam przed nosem ma, tak żebyśmy bez problemu, o, tak będzie lepiej, tak żebyśmy bez problemu to widzieli. No i tu mamy dwie mozaiki, tak, proszę Państwa, tak jak Państwu wcześniej powiedziałem, mamy dwie mozaiki, jedną przedstawiającą Justyniana, no a drugą to, proszę Państwa, za chwilę. No to najpierw ta. Proszę, tak jest, stąd potem samodzierżawie. Dokładnie, bo to jest tłumaczenie na języki słowiańskie, samodzierżawie, czyli inaczej autokratos, dzierżyć, sprawować władzę i ja sam, tak? Ja sam, samodzierżawie, bardzo dobrze, Jakub. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, co tu mamy. To jest wizja sprawowania władzy, wizja sprawowania władzy przez Justyniana Wielkiego. Jest to mozaika pochodząca z Rawenny w Italii, dlatego że kiedy Belizariusz podbił Italię, w Rawennie ustanowił swoją siedzibę i tam był tak zwany egzarchat Rawenny, czyli przedstawicielstwo Justyniana na Italię. I właśnie w tej Rawennie, w jednym z kościołów w Rawennie, umieszczono mozaiki, tak aby Justynian przedstawił mieszkańcom Italii swoją wizję sprawowania władzy. No i mamy wyłapać z tego autokratora, tak, czyli samodzielnie sprawującego władzę. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na pozycję. Więc na postacie na tej mozaice. I mamy na pierwszym planie, w środku, mamy samego Justyniana. Mhm. O, super. Dobra, bomba. Tak, jeśli się zwiedza Rawennę, jeżeli ktoś był w Rawennie, to na pewno był w kościele z tymi mozaikami. Bo to jest główny punkt programu zwiedzania Rawenny, właśnie kościół z czasów justyniańskich. I proszę zwrócić uwagę, gdzie jest cesarz? To jest centralna postać. A teraz proszę zwrócić uwagę na jego głowę. On ma na głowie koronę, ale wokół korony ma aureole. Czyli on ma koronę, czyli symbol władzy świeckiej. Do niego należy władza świecka, czyli władza. I teraz popatrzcie Państwo na tego delikwenta i na jego prawą rękę Justyniana. On ma prawą rękę zgiętą w łokciu. Widzicie Państwo? I po jego prawej stronie są dwie grupy ludzi. Tak zwani świeccy. A po lewej stronie tak zwani duchowni. Tak zwani duchowni. Nie był żadnym świętym. I teraz proszę Państwa, tak, ale egzarchat Rawenny ustanawia Justynian. No przecież oni tam wrócili, prawda? Od czasów Konstantyna utracono Italię, panie Jakubie. Więc po odzyskaniu jest ponownie. I teraz zwracam Państwu uwagę, bo oczywiście, że był ułupiony, zniszczony i tak dalej. I teraz zwracam Państwu uwagę. No, dobre pytanie i właśnie do tego zmierzamy. Czy tu gdzieś jest postać jakiegoś głównego duchownego? To teraz wyjaśniam postaci. To jest cesarz. To są urzędnicy. Urzędnicy, dyplomaci, tak zwany dwór cesarski, symbolicznie. A tu macie Państwo wojsko. Armię. Czyli w centralnej postaci Justynianowi podlegają wszyscy urzędnicy. Co ty opowiadasz? Podlegają wszyscy urzędnicy, wszyscy dyplomaci i całe tak zwane imperium, czyli organy mające prawo użycia siły. Czyli mówiąc krótko, władza cesarza to jest cała władza świecka. I wszystkie organy władzy państwowej podlegają cesarzowi. No to patrzymy na drugą stronę mozaiki. No i kogo wy tu widzicie? Świeckich czy duchownych? No chyba sprawa jest jasna. I proszę zwrócić uwagę, macie Państwo patriarchę Konstantynopola,
Tak. Oraz najważniejszych duchownych. I oni podlegają komu? Ano cesarzowi. I teraz ta mozaika mówi wam, moi drogie dzieci. Cała władza świecka i cała władza duchowna należy do autokratora, czyli do cesarza, który ma koronę i aureolę. On ma, tak jest, i Michał słusznie pali już też, tak jak najbardziej. I zwracam Państwu uwagę, kiedy mówimy o doktrynie bizantyjskiej sprawowania władzy. Mówimy tutaj o doktrynie autokratyzmu, czyli pełnej jednoosobowej władzy cesarza. Nie ma tutaj, proszę Państwa, nie ma tutaj nikogo innego, kto mógłby podważyć w jakikolwiek sposób władzę cesarza. Wszyscy, czy to będą duchowni, czy to będą świeccy, wszyscy podlegają w pełni władzy cesarskiej. Wszyscy. Zwracam na to Państwu uwagę. W związku z czym będziemy mówić o tym, że pojawia się doktryna. No, ona po raz pierwszy pojawiła się w czasach jeszcze wcześniejszych oczywiście, chociaż takiej nie nazywano. A od tego momentu tak zaczynamy tą doktrynę nazywać. Doktryna, i tu proszę zapamiętać nazwę, pojęcie. Cezaropapizm. Cezaropapizm. Czyli inaczej. Cesarz jest zwierzchnikiem wszystkich, w tym duchownych, w tym papiestwa. Tak? Doktryna cezaropapizmu. Wszyscy mieszkańcy państwa, i świeccy, i duchowni, wszyscy podlegają cesarzowi. To cesarz ma najwyższą władzę świecką i duchowną. To cesarz tam się pojawiło wcześniej, tak, Jakub napisał. To właśnie z tej doktryny wynika, że wszystkie najważniejsze funkcje w Kościele, w tym z funkcją papieską, do obsadzania tych funkcji prawo przypisywali sobie cesarze bizantyjscy. No i to potem, proszę Państwa, to będą też problemy w relacjach z cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego. Czy z cesarzem Karolem Wielkim w zachodniej części. To będzie też jeden z powodów, tak zwany, ale poboczny, ale jeden z tak zwanych powodów tak zwanej Wielkiej Schizmy Wschodniej w 1054 roku. Jeden z, nie najważniejszy, ale jeden z. I teraz to jest, proszę Państwa, to co przed chwilą tutaj robimy, no to mogliby się dostać taką mozaikę, jak mówię, na maturze, w arkuszu maturalnym, i na podstawie tej mozaiki oraz wiedzy pozaśródłowej trzeba by przedstawić koncepcję, doktrynę polityczną Justyniana. Jeszcze raz powtarzam, pojęcie doktryna cezaropapizmu, proszę zwrócić uwagę, najpierw jest cesarz, cezaro, a dopiero potem jest papież, tak, papizm. Cezaropapizm, czyli to cesarz jest najważniejszy. To cesarz sprawuje władzę, jemu podlega całość życia. Jeszcze raz powtarzam, zarówno świeckiego, macie urzędników, dyplomatów, macie żołnierzy, wojskowych, oczywiście mocno upraszczam, żeby gdyby ktoś z Państwa wybrał się na historię sztuki, to się dokładnie analizuje postać po postaci, kto jest kim dokładnie, ale to Jakub na pewno chciałby w coś takiego wejść, ale to nie jest poziom liceum, kochani. Wy tam macie 3 minuty na to zadanie, a Jakub to by chciał mieć 2 godziny na to. I z drugiej strony duchowni, tak? Z drugiej strony cały przedstawiciele symbolicznie duchowieństwo, czyli jeszcze raz powtarzam, cezaropapizm, czyli cesarz, głowa, jest jednocześnie głową świecką i głową duchowną. Mam nadzieję, że teraz to jest dla Państwa w miarę jasne. I czy są do tej doktryny i do tej mozaiki pytania? Jeżeli są pytania,
to czekam, proszę Państwa, to czekam, tak, była burza, to czekam na pytania. Jeżeli nie ma pytań do tej mozaiki, to pójdziemy dalej, tak, to pójdziemy dalej. Proszę Państwa, na poprzednim spotkaniu zwróciłem Państwu uwagę, że mówimy tak naprawdę o rządach pary cesarskiej. W związku z tym, w sposób automatyczny, ta mozaika to dla nas za mało. Potrzebna nam jest druga mozaika, no bo mamy cesarza Justyniana, prawda? No to poszukamy teraz pary. No i jest para. Proszę bardzo, mamy parę. No i mamy cesarzową Teodorę na głównym planie. Na pierwszym planie jest cesarzowa Teodora. No i teraz proszę zwrócić uwagę, czy to nie jest przypadkiem powielenie? No, czy to nie jest przypadkiem powielenie? Ja wam dam dyktat papieski. Tak jest. Czy to nie jest przypadkiem powielenie wzoru z tej poprzedniej? Czy proszę popatrzeć, tak, na miejsce cesarza, jego dwór, otoczenie. No i teraz zmieniamy jeszcze raz, tak, mozaję. I teraz, gdzie jest ta Teodora? Gdzie jest ta Teodora? Też w centrum. Więc ja jeszcze raz Państwu podkreślam, macie rządy, współrządy cesarza Justyniana i cesarzowej Teodory, tak? No i proszę zwrócić uwagę, no dobra, to spróbujemy. Proszę Państwa, ja pokazuję Państwu, jak Państwo sądzicie, co to, spróbujcie coś wyciągnąć z tej mozaiki. O co chodzi w tej mozaice? Jak mówię, mozaika z Rawenny. Jeśli mówimy o mozaikach justyniańskich, no to właśnie ta Rawenna nam się pojawia, albo Hagia Sofia, tak? Albo Hagia Sofia. No to co? Kto spróbuje? O co tu chodzi? Zacznijmy od tego tutaj fragmentu. Co to może być? Tak? Ja na razie podam pytania. Zwrócę Wam uwagę, na jakie elementy proszę zwrócić uwagę, a Państwa prosiłbym o pisemną interpretację pod postem. Tak? Żeby każdy z Was tam co napisał, jak on to interpretuje. Zresztą polecam Państwu też poszukać sobie trochę. Macie jeden element. Popatrzcie, na jej głowę jest korona. No, korona to za dużo powiedziane, ale tu też coś mamy wokół głowy. Tak? Teraz zwróćcie Państwo uwagę znów na dwie grupy po jednej stronie cesarzowej i po drugiej stronie cesarzowej. Co to może być za ekipa? Co ona może symbolizować? No i ostatni ważny element. Ostatni ważny element mamy tutaj. I teraz proszę popatrzeć. Mamy dwie mozaiki. Jedna przedstawia cesarza, a obok właściwie, no prawie, obok, prawie, mamy tu naszą dzielną panią, cesarzową Teodorę. No i proszę Państwa, pytanie, kto tam rządził w tym interesie? No i Jakub napisał, Teodora rządzi dworem i diakonisami. No dobrze, no ale kim są te diakonise? Kim są te diakonise, proszę Państwa? No generalnie, oczywiście, proszę Państwa, ta mozaika, te dwie mozaiki potwierdzają nam to, o czym ja wspomniałem, proszę Państwa, poprzednio, ale także dzisiaj, że tak naprawdę to mówimy, mówi się rządy Justyniana, ale tak naprawdę to powinno się mówić rządy Justyniana i Teodory. Rządy Justyniana i Teodory. Mówi się, stąd te dwie mozaiki, są dwie centralne postaci, nie jedna, bo jest centralna postać cesarza i centralna postać cesarzowej. Tak? I proszę zwrócić uwagę, że i cesarz, i cesarzowa mają atrybuty władzy świeckiej i kwestie religijne, duchowne. W związku z czym
para cesarska rządzi państwem, para cesarska rządzi i świeckimi, i duchownymi. Pełna władza pary cesarskiej, tak? Pełna władza pary cesarskiej. Te mozaiki byłbym Państwu wdzięczny, gdybyście Państwo kojarzyli, potrafili, ci dam fontannę Gamoniu, potrafili Państwo interpretować, ponieważ z Justyniana to są jakby te rzeczy, które najczęściej pojawiają się w arkuszach, w arkuszu maturalnym. Mapa, próba odbudowy Imperium Romanum, mozaiki, czyli doktryna cezaropapizmu w sztuce ukazana, tak? To jest ta kwestia, oraz kodeks cywilny i kwestie religijne. Proszę Państwa, to idźmy dalej. Było pytanie wcześniej o obyczajowość, szeroko rozumianą religijność i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o parę cesarską Justyniana i Teodory, proszę zwrócić uwagę, że tam w tych mozaikach mamy bardzo mocne odwołanie się do chrześcijaństwa. W związku z czym jest to para cesarzy chrześcijańskich, a niektórzy nawet twierdzą arcychrześcijańskich. To zwłaszcza w epoce późnego średniowiecza czy wczesnej nowożytności takie pojęcie się pojawi później. Władcy arcychrześcijańskie. Dobra. Jakub tutaj nam wszystko wyjaśnił, tak, więc każdy będzie mógł sobie to przeczytać. Proszę Państwa, skoro chrześcijanie, to podstawą doktryny panowania Justyniana jest antypogańskość. Ogłasza on krucjatę, moglibyśmy powiedzieć, świętą wojnę przeciwko pogaństwu. I elementem świętej wojny przeciwko pogaństwu jest właśnie cezaropapizm, bo to Justynian zwoływał sobory. Justynian, sobory, czyli tak, no upraszczając znowu mocno, tak, zjazdy powiedzmy hierarchów, tak, kościelnych biskupów, powiedzmy, nie tylko, tak, to Justynian decydował o dogmatach wiary chrześcijańskiej, nie żaden papież, nie żaden sobór, tylko Justynian decydował o dogmatach, zasadach za jego panowania, oczywiście tak to wyglądało. Czyli on określał, co można, co nie można. On na przykład stwierdził, świetnym sposobem oddawania kultu Bogu jest na przykład tworzenie ikon. To nie znaczy, że on wymyślił ikony, żeby nie było. Ale za jego panowania te malowanie ikon się mocno rozwija. Za jego panowania wykorzystywanie sztuki w chrześcijaństwie. Proszę Państwa, wcześniej raczej to rzadkie zjawisko, a w czasach Justyniana jak najbardziej się pojawia, tak? Proszę Państwa, teraz, co robi Justynian jako władca chrześcijański? No, niszczy wszelkie pozostałości pogaństwa. I tu, nie ukrywam, muszę wziąć głęboki oddech, żeby mnie szlak nie trafił. Na przykład za pogańskie uznał Akademię Platońską w Atenach, założoną przez Platona. Jedną z najlepszych szkół, elitarną szkołę. No ale Akademia Platońska uczyła filozofii, uczyła matematyki, uczyła astronomii, etc., etc. No to pogańskie. Jak pogańskie, to trzeba zamknąć. Proszę Państwa, cios dla całego dorobku naukowego antycznej Grecji to jest Justynian. To jest okres palenia rękopisów, palenia zwojów, niszczenia dorobku przedchrześcijańskiego, palenia dzieł filozofów. W związku z czym prześladowanie sztuki i dorobku przedchrześcijańskiego, tak? W zakresie nauki, matematyki, i mówimy, że to właśnie Justynian jest, rzadko się o tym mówi, a trzeba to powiedzieć dla prawdy historycznej,
że to Justynian przyłożył, kto wie, czy nie największą, no to można by dyskutować, ale sporą rolę do zagłady znacznej części dorobku antyku. No bo pogańskie. A jak pogańskie, to trzeba zamknąć, zniszczyć, spalić i tak dalej, i tak dalej. Sami filozofowie muszą uciekać z Bizancjum. Filozofia jest uznana za naukę pogańską, za naukę diabelską. O dziwo Persowie ich przyjmują. Tak? Do Persji uciekają. Naukowcy, matematycy, historycy i tak dalej, i tak dalej. Ale panie Jakubie, zachowały się maleńkie fragmenty. Natomiast dzieła przedchrześcijańskie w znacznej mierze Justynian nakazywał palić i niszczyć. Ja nie twierdzę, że wszystkie spalił. To było niewykonalne. Ale w znacznej mierze. Słusznie tutaj też pojawiły się też w komentarzach Państwa jak najbardziej, że Justynian nakazuje, no jako władca arcychrześcijański, nakazuje zamknąć wszystkie świątynie pogańskie, które funkcjonowały jeszcze na terenie jego państwa, imperium. Taką najsłynniejsze świątynie to były w Egipcie. Świątynia Izydy w Egipcie między innymi. Więc zamykanie wszystkich świątyń. Tylko wiecie Państwo, to jest tak. To jest tak zwana puszka Pandory. Jak powiecie ludziom, że słuchajcie, tam stoi budynek, świątynia i trzeba ją zamknąć, to ten lud, populus, albo będzie patrzeć, jak zamykają tę świątynię, albo stwierdzi, a to pomożemy w zamknięciu. I rządy Justyniana to jest masowe niszczenie świątyni. Bo Justynian mówi zamknąć, no to co zrobi lud? No to zamknął, a tak ostatecznie zamknął. Czyli podpalenia, niszczenia, rabunki. Wszystkie świątynie, do których dotarli ludzie Justyniana, bo nie do wszystkich dotarli oczywiście, ale te, do których dotarli, wszystkie zostały zamknięte, a większość zniszczona. I to jest też coś, co ja, jakbym dorwał Justyniana, to podziękowałbym mu za to. W odpowiedni sposób. Bo to jest po prostu barbarzyństwo. Zwykłe barbarzyństwo. No ale Justynian twierdził, tak trzeba. Proszę Państwa, kolejny element polityki Justyniana, tego arcychrześcijańskiego władcy, to są jego dekrety antypogańskie. On wydaje całą serię dekretów, całą serię dekretów antypogańskich, w których grozi, żąda przejścia konwersji, czy zmiany wyznania, przejścia na chrześcijaństwo wszystkim obywatelom. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by nie przeszedł na chrześcijaństwo, stracił, groziła mu w tych dekretach justyniańskich, groziła mu kara konfiskaty całego mienia, konfiskaty majątku. No co chodziło, proszę Państwa? No, o pieniądz oczywiście. Religia była tylko tak naprawdę pretekstem. Chodziło o pieniądze. Chodziło o to, jak tutaj skasować majątki prywatne i zagarnąć je dla siebie. I w znacznej mierze wykorzystał Justynian i Teodora, no bo tu głównie Teodora tak naprawdę podejmowała decyzję, to ona podejmowała, podsuwała większość pomysłów. I to ona też była wsparciem dla Justyniana, ponieważ była, proszę Państwa, taka sytuacja, że Justynian kilkukrotnie chciał uciekać z Konstantynopola, zwłaszcza w pierwszych latach. I to według źródeł, znacznej części źródeł, to Teodora była tą, która stwierdziła, nie, zostajemy, bronimy się, utrzymamy się u władzy. Więc bez Teodory, bez jej wsparcia i konsekwencji tego by nie było. Więc jeszcze raz zwracam uwagę, mamy zamykanie świątyń pogańskich, niszczenie świątyń pogańskich, choć bez rozkazu Justyniana, ale niszczenie świątyń pogańskich, zamknięcie Akademii Platońskiej, wygnanie. Uciekli, bo się bali o życie. Masowa emigracja, ucieczka elit intelektualnych, więc to jest potężny cios. No, w zamian za to stworzyliśmy ujednoliconą kulturę chrześcijańską. Po Justynianie w praktyce mówimy, że o pogaństwie to można w dużej skali zapomnieć w Bizancjum.
dużej skali zapowiedź. W związku z czym jeszcze raz powtarzam, kiedy było pytanie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Adrian pytał, a może źle pamiętam, teraz musiałbym sprawdzić tam w komentarzach, czy było jakieś odwołanie się, a może Michał, już teraz nie pamiętam, czy było odwołanie się do jakby odnowy moralnej? Tak, odnowy moralnej w Duchu Świętym. Mówiąc krótko, tak, wzory chrześcijańskie miały stać się ogół... Proszę Cię, Jakub, tak, to prawda. Wzory chrześcijańskie miały, chrześcijaństwo miało stać się oficjalną doktryną państwa i oficjalną moralnością państwa, tak? Moralność chrześcijańska. Moralność chrześcijańska, odbudowa moralności chrześcijańskiej. Tak? Chrześcijańskiej. No, proszę Państwa, i ostatnia rzecz, no może jeszcze nie ostatnia, ale bardzo ważna rzecz z Justyniana. Ja osobno, ponieważ jesteście Państwo klasą prawniczą, więc ja osobno sobie zostawiłem kwestię kodeksu Justyniana. To będzie jakby osobno, tak? Osobna lekcja o kodeksie, o digestach i tak dalej, co to było. No to będzie jakby osobno. Dlatego tutaj dzisiaj tego nie będzie. No klasa dziennikarsko-prawnicza, więc te prawo justyniańskie, ta kodyfikacja Justyniana, no to sobie jakby zrobimy osobno. Proszę Państwa, do Justyniana, no niewątpliwie trzeba kojarzyć jego wkład w rozwój architektury, bo on z jednej strony burzył, ale burzył po to, żeby budować, między innymi. I jak się Państwo domyślacie, kiedy mówimy rozwój architektury za czasów Justyniana, to najważniejsze dla nas będą inwestycje i budowle o charakterze religijnym, oczywiście. W związku z tym Państwo wiecie na pewno, że największą i najważniejszą inwestycją wcale nie rozpoczętą przez Justyniana, bo rozpoczęta znacznie, znacznie wcześniej, już w okresie Konstantyna Wielkiego. A za czasów Justyniana, jakby, bo pierwsza budowla, pierwszy tak wielki kościół, wielka katedra, to jest czasów konstantyńskich. A Justynian buduje własną, na własny styl, na własny wzór, nową katedrę, nowy kościół bizantyjski. Jak Państwo wiecie, zwany czasami Wielkim Kościołem albo Kościołem Mądrości Bożej Hagia Sofia w Konstantynopolu, no dzisiaj, jak wiemy, Stambule. Proszę Państwa, Justynian funduje tą Hagię Sofię, i początek, decyzja o ufundowaniu budowy, to jest okres powstania Nika. Justynian ogłasza, że on potrzebuje podatki na odzyskanie terytoriów oraz wybudowanie podziękowania Bogu. Stąd rozpoczęcie budowy kościoła Hagia Sofia, kościoła mądrości Bożej. Zaczyna się, jak mówię, w roku wybuchu powstania. I to był też jeden z przyczyn, dla których ludzie nie chcieli płacić podatków. A dalej kontynuuje się oczywiście już po tym powstaniu. No i tu macie Państwo tylko i wyłącznie oczywiście przedstawione zdjęcie najsłynniejszej budowli czasów justyniańskich. No ale o tej architekturze justyniańskiej i kodeksie, no to zapraszam na następne spotkanie. No to do zobaczenia Państwu.